Dziękujemy za to przejmujące wystąpienie. Traktujemy deklaracje, jakie w nim padły, jako nasze wielkie programowe i moralne zobowiązanie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do finału naszego kongresu, ale dwie rzeczy pierwszej części, tej otwartej dla mediów, medialnej, potem będzie część już ta protokolarna, formalna po godzinie 16, po obiedzie. Ale dwie rzeczy wypadałoby zatwierdzić tak, żebyśmy wszyscy mieli poczucie zbiorowego autorstwa Solidarnej Polski, kiedy tutaj przyjechaliśmy na kongres założycielski. Pierwsze nazwa, drugie logo. Czy ktoś z Państwa po tym całym świadectwie przywiązania do wartości Solidarności, szczególnie po tym ostatnim wystąpieniu pana przewodniczącego Piotra Dudy, ma wątpliwości, czy powinniśmy się nazywać Solidarna Polska? Ja źle zadałem to pytanie. Trzeba było je pozytywnie zadać. Kto z Państwa jest za Solidarną Polską? Partia Zbigniewa Ziobro. Myślę, że mogę zinterpretować, że Solidarna Polska jest przyjęta przez aklamację, przez Kongres Założycielski. Dziękujemy bardzo. A teraz... Tadeusz, mówią, że te trzy główki to twoja, moja i Zbyszka. Wybroń się. Nie. Różnie można interpretować, ale państwo oczywiście, każdy ma własną wyobraźnię, wrażliwość i rozumienie tego prostego znaku, dość nowoczesnego, symbolizującego rzeczywiście jakieś główki, jakiś ludzi. Ale my w dyskusji, w rozmowach, przyjęliśmy interpretację, którą chcemy się podzielić. Otóż to jest właściwie łańcuch. Podajemy sobie ręce, ale łańcuch czyj? Czego łańcuch? Pokoleń. My, tu i teraz. Nasi rodacy, tu i teraz, to jest to pokolenie. To mniejsze, najmniejsze, tam gdzie w dali, to jest pokolenie tych, których już nie ma. My wierzymy, że oni tu z nami są. Ktoś, kto ma problemy z wiarą, przyjmie, że ma serdeczną, wdzięczną wdzięczność dla przodków, bo tak wiele im zawdzięczamy. Ale najważniejsze jest to. To są ci, których jeszcze nie ma, a którzy kiedyś do nas przyjdą. To bardzo ważne, że jesteśmy ogniwem. Myślimy o swoich dzisiejszych problemach, chcemy je rozwiązywać. Mówiliśmy o tym cały dzisiaj dzień. Ale również stawiamy sobie pytanie odważne, co będzie, jak nas nie będzie. Myślimy, troszczymy się o kondycję tych pokoleń, które już są gdzieś zapisane, ale jeszcze się nie poczęły, nie przyszły i nie będą, kiedyś tu będą, jak nas nie będzie. To ważna świadomość, wcale nie smutna, pogodna i optymistyczna. To logo Solidarnej Polski. Koleżanki i koledzy, tak, i łańcuch pokoleń, i Solidarność, i trzymamy się za ręce. Biel, czystość, niewinność, czerwień, życie, dynamizm, do przodu, granat, tradycja i konserwatyzm. Synteza tych wszystkich wartości jest w tym logo. Czy możemy przyjąć, że to logo, które Państwo tutaj widzą, stanie się logiem Solidarnej Polski? Dziękujemy bardzo. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Jeśli to jest logo Solidarnej Polski, jeśli nazywamy się Solidarna Polska, partia Zbigniewa Ziobry, to na finał poproszę naszego lidera Zbigniewa Ziobry, poproszę klub parlamentarny i prosimy i chwyćmy się za ręce. Niech to będzie finał kongresu części oficjalnej Solidarnej Polski. Zbyszku, prosimy cię jeszcze o głos. A reżyserka czyżby zapomniała, co to miało iść? Dostajecie tą muzykę?
muzyka odważnych ludzi, którzy podbijali dziki zachód, wprowadzali prawo i porządek. I my w Polsce też będziemy wprowadzać prawo i porządek, ale też i sprawiedliwość społeczną. O tym dziś wiele, wiele mówiliśmy. Mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia dla Polski, dla ludzi, ale jest nas wielu i mamy siłę. I razem to osiągniemy. Ruszamy, Solidarna Polska idzie do przodu. Całą siłą. Razem zwyciężymy! Odwagi, dzielności i zwyciężymy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za tą część oficjalną. Teraz będzie przerwa. Na posiłek serdecznie zapraszamy i po przerwie jeszcze już bardziej takie urzędowe obrady. Oddaję Jacku prowadzenie. Zarządzam obiad.